...moim dobrym znajomym. Ostatnio w ogóle troszkę się tam gdzieś wyparł, w pewnym momencie, że on nie pochwalał mojego tego nie zachowania mhm. i tak dalej, co troszeczkę mnie... troszkę mi się smutno zrobiło, bo wiesz, stanąłem w jego obronie, a później było takie wiesz, też troszkę jakby ochrona swojego wizerunku na rzecz tego, że ja gdzieś tam to stałem w pizdę. Ale coś coś w tym rzeczywiście... rzeczywiście rozumiem ludzi, którzy tak pisali. Oczywiście przysłowiowo chodzi tutaj o to, że ja waliłem puce, tak jakby do Don Casio, ja to mhm. rozumiem, z tego względu, że Don Casio był, jest takim mocno lojalnym e, zawodnikiem, jeżeli chodzi o fejmę on zawsze z nami dobrze współpracował i to jest gość, który wiesz, y, była ta akcja Don Casio Polak, Casio wiesz, wtedy nam wybaczył też y, całą tą lipę związaną z tym werdyktem mhm. i, i Cassio, mam po prostu do niego sentyment, nie, nie będę tutaj okłamywał nikogo, nie. Że, że, że tak nie ma. No, Kas już jest, zawsze był dla mnie w porządku, zawsze dobrze mi się z nim rozmawiało i traktu, traktuję go jako takiego wież, dobrego kumpla. Nie? Dlatego wiadomo, że gdzieś tam... No ale to już się tłumaczyłem, że odwaliłem wtedy, jest mi trochę za to wstyd, za tą maferę w Oktagonie, pod koniec gali Fame 10. A wstyd mi najbardziej za to powtórzę jeszcze raz, że odebrałem radość z wygranej Normanowi który zasługiwał na to, żeby właśnie oblało go złotem, że to wszystko gdzieś tam wiesz. To otrzymanie... wszystko jest takie idealne. Ja zamiast zrobić taką akcję powinienem wręczyć sztabkę dla Normana i przybić mu pionę, przytulić go na zasadzie wiadomo, nie? Piąteczka i taka ziomalska, ziomalska przytulka, a odwaliłem troszkę lipy, no ale to wiadomo, że gdzieś tam wiesz. No, Daję, no, tak mówię, nie, nie jestem gdzieś tam super zadowolony z tej, z tej mojej reakcji na to wszystko ym, i na pewno nie chcę już nigdy gdzieś tam ym, werdykt sędziów, wer, werdyktu sędziów podważać. Mhm. Zraziłeś się też trochę. Zraziłem się tą akcją, nie? To no. bo jest dla mnie taka solidna nauczka, nie? Którą okay. na pewno zapamiętam na długi czas. A nie, nie masz trochę żalu do tą kasję? O to co? O co, że... Że, e... że w oktagonie e, tak jakby no później, nie wiem, nie wspierał cię tak jakby Że po nie, tej akcji. No y, może troszkę, bo wiesz, bo nawet y, z Kasjuszem chwilę tylko pogadałem o tej sytuacji i nie było nawet jakiegoś takiego poklepania po plecach na zasadzie, wiesz, no ja bym się tak zachował, gdybym, ja był Kasjuszem, nie? Mhm. I inaczej, jak ja bym walczył z Normanem, przegrałbym, ten werdykt na przykład by nie pasował dla Kasio, który załóżmy wtedy byłby włodarzem, to raczej pisałbym do Kasio, nie martw się, nie przejmuj się, coś tam wiesz, nie? No tego nie było, może troszeczkę mi jest przykro. Ale gdzieś tam już wiesz, że jest też tyle czasu po tym, że nie ma co tego no. rozstrząsać.